Fani Money to głównie darowizny od zakupów w internecie, ale mamy również inne narzędzia dla organizacji społecznych. W panelu organizacji znajdziesz je wszystkie. Na pierwszym ekranie Fani Money znajdziesz informacje na temat darowizn od zakupów online. Oprócz oczywiście podsumowania darowizn od zakupów w internecie, znajdziesz tutaj również sekcję z materiałami, które możesz wykorzystać do promocji tej formy wspierania waszej organizacji. Kolejne narzędzie to FaniPay. Pay. Pay to po prostu płatności online dla organizacji społecznych. Czyli jeśli chcecie na swojej stronie internetowej dać możliwość wpłaty darowizny, jednorazowej albo cyklicznej, możecie to zrobić właśnie przy pomocy Fanipay. Zbiórki, jak nazwa wskazuje, są to klasyczne zbiórki na różne cele waszej organizacji. Faniseo to program dla organizacji społecznych, które mają swoją stronę internetową, i jeśli ma ona odpowiednie parametry, możecie otrzymywać darowizny za umieszczenie linków na stronie waszej organizacji. Faniweb to narzędzie, które pomoże wam przygotować stronę internetową waszej organizacji albo też stronę na przykład kampanii, którą organizujecie. 1% to zakładka dla organizacji, które mają status OPP oraz dla tych, które tego statusu nie mają. Znajdziecie tutaj różnego rodzaju narzędzia promocyjne, które pomogą właśnie promować wsparcie waszej organizacji poprzez 1% podatku, a dla organizacji, które nie mają statusu OPP, zapraszamy do akcji Funny Money dla NGO Giving Tuesday to inicjatywa, która promuje dobroczynność w Polsce. Każda z organizacji może się raz w roku włączyć właśnie w taką akcję, która odbywa się pod koniec roku, na koniec listopada albo początku grudnia, w pierwszy wtorek po Black Friday. Widget Funny Money to narzędzie dla strony internetowej. Dzięki widgetowi możecie w prosty sposób uruchamiać takie trzy widgety: darowizną zakupów online, płatności FunnyPay, gotowy moduł płatności oraz narzędzie, które pomaga Przekazać informacje na temat 1% podatku właśnie na waszej stronie internetowej. Instalacja widgetu jest bardzo prosta, poprzez albo pobranie kodu albo plugin WordPress Funimani, a szczegóły znajdziecie na Fanimani.pl łamanym przez widget. W ustawieniach profilu, oprócz oczywiście podstawowych informacji jak adres profilu czy nazwę organizacji, możecie również dodać podopiecznych i projekty. Podopieczni projekty są wykorzystywani zarówno w przypadku darowizn zakupów online, jak i w przypadku FaniPay. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do zapoznania się z panelem organizacji FaniMani. Cześć!